Hoje, como hoje, vendo a sociedade ferida. Dzisiaj widząc społeczeństwo zranione, zniszczone, podzielone, zniewolone przez zło, duch objawia się na wielu poziomach, nie tylko przez świętych, ale również przez grzeszników, którzy pod wpływem modlitwy zmieniają swoje życie. Bóg chce powiedzieć w ten sposób: proszę, proszę, wróć do mnie, wróć do Boga. Ale żeby to się stało w sposób naprawdę głęboki, musimy pozwolić Bogu, przepraszam za wyrażenie, pozwolić Bogu ominąć zasady. Nie stawiać przeszkód. Powiedzieć nie jest bardzo łatwo. Natomiast zgoda na działanie Ducha Świętego jest o wiele trudniejsza. I trzeba trochę czasu, żeby zobaczyć efekty. Przypominam sobie pewne dziecko, które mówiło: wujku, wyrwij mnie z tego życia. Nie mogłem spać spokojnie w nocy, myśląc o tym, że tylu ludzi na ulicy cierpi z powodu zimna i głodu. Myślałem, stałem się księdzem, żeby żyć Ewangelią, a ostatecznie nie jestem w stanie przyjąć biednego, o którego Jezus zapyta mnie po śmierci. Odwiedzając ludzi na ulicach, pewnego dnia spotkałem prostytutkę, która przygarnęła paralityka. Ten paralityk powiedział: pukałem do wielu, wielu domów, parafii, klasztorów i nikt mnie nie przyjął. Przyjęli mnie ludzie, którzy mieszkali pod mostem, wśród kartonów, nie mieli nic poza materacem. Dzielili się ze mną wszystkim. Pomyślałem wtedy, że ja nie mógłbym go przyjąć. Dotarły do mnie mocne słowa: prostytutki i grzesznicy będą przed wami w Królestwie Niebieskim. Duch Święty działa za pośrednictwem ludzi prostych i pokornych. Wydaje nam się, że Duch Święty zawsze wybiera uprzywilejowanych. A On nie wybiera uprzywilejowanych, ale tych, którzy tego chcą. Duch Święty używa naszej biedy i prostoty. Kobieta, która była żoną mojego wujka, podeszła do mnie w dniu święceń, kiedy wszyscy mi gratulowali. Przyszła jako ostatnia. John, kiedy umarł twój ojciec, jak miałeś 2 lata, wypędziliśmy twoją matkę, a ja chciałam cię zabić z zazdrości. Wiedziałam, że nie jesteś moim dzieckiem, byłeś mądry. A ja nie chciałam, żebyś był mądrzejszy od moich dzieci. Chciałam cię zabić. Nie wiedziałeś tego wszystkiego i teraz proszę cię, przebacz mi. To było trudne. Ale to nie wszystko, John. To ja zabiłam twojego ojca. To było straszne. Milczałem przez jakiś czas. Prosiłem Boga o siłę i o Ducha Świętego. Przebaczyłem jej mocą Jezusa.
Zapytałem Jezusa, dlaczego mi to robisz w dniu święceń? Nie pokroiłem jeszcze tortu. Dlaczego stawiasz mnie w takiej sytuacji? To był początek. Ten mężczyzna był poważnie ranny, miał problem z rdzeniem kręgowym, a teraz stoi. Stoi bez... Trzy miesiące temu mojego męża zaatakowali złodzieje. Przebili go dzidą. Trafił do szpitala, gdzie oczyszczono ranę. Wtedy pojawił się problem z kręgosłupem. Nie mógł siedzieć. Nie mógł stać, nie mógł się ruszać. Cały czas leżał. Prosiłem ojca, by podszedł i pomodlił się za mnie. Kiedy zaczął, powiedział usiądź, usiądź, usiadłem. Powiedział wstań. Nie udało mi się. Weź swoją laskę i wstań. Wziąłem ją i wstałem. Modlił się, modlił. Powiedział, odłóż laskę. Odłożyłem. Powiedział, idź. Poszedłem razem z nim. Czułem się coraz lepiej i lepiej. Stava trabalhando lá nesta favela. Pracowałem w faweli. Pewnego dnia boss narkotykowy wezwał mnie, bo chciał poznać włoskiego księdza, mówiącego słabo po portugalsku. Poczułem, że powinienem pójść do jego domu, który był otoczony przez członków bandy uzbrojonych w karabiny i broniących swojego szefa. Poszedłem tam, w miejsce, gdzie zabijał konkurentów, i porozmawiałem z nim w bardzo prosty sposób. Wyobraźcie sobie mnie rozmawiającego z tym gangsterem. Był młody, miał zaledwie 30 lat i zachowywał się bardzo arogancko. Zaprosiłem go z całym jego gangiem na spotkanie młodzieży i zgodził się. To było dla niego niesamowite i piękne doświadczenie, w którym duch zadziałał bardzo mocno. Zmienił jego życie, serce i umysł. Następnego dnia, po tym spotkaniu, na którym ogarnął go Duch Święty i przeniknęła go moc jego światła, oddał mi swoją broń, 38, którą zabijał i napadał na banki. Co noc zgarniał ogromne pieniądze ze sprzedaży narkotyków. Od tej chwili razem ze swoją dziewczyną utrzymywał się ze sprzedaży koszul. Parę lat później prosił mnie o wyrwanie go z tej faweli, bo inny gang chciał go zabić, żeby przejąć interes narkotykowy. On już się tym nie zajmował. A mimo to wszyscy się go bali i czuli respekt. Wyspowiadał się w poniedziałek, a w środę szukał mnie, by zapytać, czy znalazłem dla niego pracę w jakimś barze. Został otoczony przez grupę 14-15-latków. Dostał 38 kul.
zginął na miejscu. Pierwszy raz spotkałam ojca Bashobore, kiedy był na północy Ugandy. Trwała tam wojna. Bandyta Kony masakrował ludzi. Porywał dzieci od 6, 7, 8 roku życia. Niektóre umierały w drodze. Kiedyś napadł na internat i porwał 600 dziewcząt. Zabrał wszystkie. Niektóre po walkach z wojskiem rządowym zdołały uciec. Ojciec John przywiózł je do szkoły, którą prowadziłam. Dziewczyny były zdesperowane, niektóre zgwałcone, niektóre straciły cały dobytek. Były rozbite, więc przywiózł je do mnie. Za wszystkie opłacił czesne. Wiele dziewczyn było ze mną skłóconych. Trudno zajmować się takimi dziećmi. Przyjechał do nas z wizytą. Modlił się nad uczennicami. Około 50 z nich upadło na ziemię. Zachowywały się jak opętane. Wszyscy nauczyciele, wszyscy byli przerażeni. Po chwili sytuacja się uspokoiła, dziewczyny wstały. Czuły się lepiej. Mój tata powiedział, że zabije mojego dziadka, wujków, mnie, moją mamę i braci. Wujek miał broń. Krzyczał do taty, żeby nigdy więcej nie groził mojej mamie. Tata stał po drugiej stronie muru. Wujek strzelił w podłogę i tata został ranny w nogę. Spójrz, co jest napisane za tobą. Dlaczego siedzisz koło napisu światło? Może to jest potwierdzenie tego, że światło wchodzi do twojego serca. Ojcze, powiedziałam mu, żeby się poczuł dzieckiem Bożym. Powiedziałam mu, żeby zobaczył, co jest za nim napisane. Luz, światło. Teraz jesteśmy przyjaciółmi? Wiesz, że zawsze możesz nam zaufać. Zawsze jak będziesz czegoś potrzebował, możesz tu przyjść. Nie tylko kiedy potrzebujesz. Musisz też nam pomagać, żeby zmieniać to miejsce. Na przykład stworzyć grupę chłopców, małych apostołów Matki Bożej, którzy mogliby zanieść pokój do wszystkich domów. Paulo, spójrz na ten obraz. To jest Matka Boża, która przynosi na świat serce Jezusa i Ducha Świętego, który zsyła ogień. My nie tylko kładziemy ręce, tak jak nakazał Jezus księżom, swoim apostołom. Nakładanie rąk to nie jest tylko wola Kościoła, to jest nakaz Jezusa. Ale to jest coś więcej niż nałożenie rąk. Poprzez te lata widzimy,
że w chwili gorącej modlitwy Duch Święty może bardzo mocno działać na ludzi. Często, kiedy modlimy się, ludzie wpadają w stan spoczynku w duchu. Możemy być w odległości 10, 30, 50 metrów, czasem nawet na stadionie. Pewnego razu dziewczyna modliła się za swojego chłopaka, który był w innym mieście, i on tam, w swoim mieszkaniu, spoczął w duchu. To było w odległości 50 kilometrów. On potem zadzwonił i mówił, że zdarzyło się coś dziwnego. Stało się to mimo, że on nie wiedział, co to jest spoczynek w duchu. To nie dzieje się tylko z powodu nałożenia rąk, ale dzięki mocnej modlitwie. Bóg w naszych czasach objawia się również w ten sposób. Ludzie przeżywają niezwykle silne doświadczenie obecności Ducha Świętego. Duch z mocą przenika wnętrze danej osoby. Spoczynek w Duchu Świętym jest czymś bardzo realnym. To nie jest proces psychologiczny. Duch działa w sercu tej osoby, w jej zranieniach i traumach. Również ludzie, którzy nic nie wiedzą o Jezusie, bo byli złoczyńcami, dilerami narkotyków, prostytutkami, dzięki mocy Ducha Świętego zmienili się, odmienili swoje życie. Bo to doświadczenie Boga jest tak gwałtowne, że nie mogli już dłużej żyć tak samo, jak jeszcze pół godziny wcześniej. Urodziłam się normalna, jak każde inne dziecko. Kiedy miałam 8 lat, byłam w internacie. Wcześniej rano, pamiętam to, poczułam jakby porażenie prądem. Moje nogi zaczęły się wykręcać
aż wygięły się do tyłu. Nie mogłam chodzić. Po 3 tygodniach stopy też się powykręcały i wylądowałam na wózku inwalidzkim. Przeszłam 3 operacje, na których wycięto mi pięty. Ksiądz Bashobora odprawiał mszę o uzdrowienie. Siedziałam na końcu kościoła, tutaj w katedrze w Mutanga. Powiedział, że jest tu dziewczyna na wózku i Jezus prosi ją, by podeszła do ołtarza. Byłam zdziwiona. Nie myślałam, że chodzi o mnie. Może mówi o kimś innym. Dalej wygodnie siedziałam sobie na wózku inwalidzkim. Powiedział, że mam na sobie zielony strój i jeśli nadal będę się opierać, to powie, jak mam na imię. Rozejrzałam się dookoła. Nikogo innego nie widziałam. On nalegał. Tam z tyłu jest dziewczyna. Błagałaś o uzdrowienie. Podejdź. Pomyślałam, że może to jednak o mnie chodzi. Spróbowałam. Podniosłam się i podeszłam do ołtarza. Te palce były bardzo sztywne, nie mogłam nimi poruszać. W czasie modlitwy widzieliście, jak płakałam. To dlatego, że nagle poczułam, jak ktoś ciągnie mnie za palce. Znienacka zaczęły się trząść i ruszać, jeden po drugim. Po chwili mogłam ruszać wszystkimi. To Jezus. Mam 24 lata, znam ojca od ponad 20 lat. Tyle czasu jestem w jego rękach, osobiście. Zna mnie na wylot, tak jak ja go znam. Uratował moją rodzinę, moje siostry, moi braci. Są już w szkole średniej. Daje nam wszystko, od ubrań po mydło. Święta zawsze jest wyjątkowo. Kupuje nam mleko, owoce, mięso. Sprawdza, czy wszyscy dostali. Kiedy buduje nowy dom dla dzieci, upewnia się, że będzie miał bieżącą wodę i elektryczność, abyś się czuł jak wszyscy inni ludzie. To sprawia, że odzyskujesz godność. Często współczuję mu. Ojciec przepracowuje się, kiedy przyjeżdża do nas, do sierocińca, do domu. Wszyscy cieszą się. Ojciec jest w domu, jest z nami. Wszyscy się śmieją. Ledwie zaczynamy opowiadać, co słychać w szkole, a on już śpi. Gdziekolwiek się położy, nie ma znaczenia. Kładziesz mu matę, a on już śpi. Quero uma oraçãozinha. Quero uma oraçãozinha. Fecha os olhinhos, vá. Os olhinhos estão com Jesus. Jesus, toca o coração deste pequenininho. Vai dando um novo desejo a este poder de pé. Espírito Santo é o Senhor que dá. Duch Święty jest Panem,
który daje życie. Całe życie Ojca i Syna jest nam przekazywane przez Ducha Świętego. Nie mogę powiedzieć Abba Ojcze bez Ducha Świętego i nie mogę powiedzieć Jezus jest Panem i odczuwać Jego obecność bez Ducha Świętego. Nie ma Eucharystii bez Ducha Świętego, nie ma żywego Słowa bez Ducha Świętego, nie ma uzdrowienia i zbawienia ludzkości bez Ducha Świętego. Duch Święty daje nam trzy dary. Pierwszy to poczucie własnej grzeszności. Człowiek może czuć się pewny siebie, zakładać maski, aż nagle zauważa, że potrzebuje Boga. Widzi całą swoją małość i to, że nie potrafi kochać. Duch Święty pokazuje mu, że nie potrafi kochać ani przebaczać. Drugi dar to przekonanie o miłosierdziu Boga. Kiedy czujesz się bezsilny, zauważasz, że jest większa siła, której możesz zaufać. A trzeci to pewność, że Bóg zwycięża w historii ludzkości i w naszym życiu. Mamy do czynienia z ludźmi ulicy, z młodymi, z narkomanami. Czasem grozi nam śmierć. Często czujemy się bezsilni, przegrywamy bitwy, ale pewność, że Bóg zwycięży, daje nam odwagę, żeby iść do przodu, żeby podnieść głowę, spojrzeć w górę. Bo nikt nie zwycięży, opierając się na własnych siłach. Duch Święty i Jego siła ratuje nas. Jeśli człowiek czuje się słaby i nawet jeśli nie zna Go, może powiedzieć: pokaż się, tylko dlatego, że tego pragnie. Bo Ducha można poznać w płaczu, w dreszczach, w ogniu, w spoczynku, w uzdrowieniu. Também você ficou molinho, ou não? E aí? Hã? Você viu Jesus? That's a normal office. To jest moje biuro. Zawsze tak wygląda. Widzieliście moją parafię, a teraz widzicie moje biuro. Dlaczego tu jest tak dużo ludzi? To normalne, tak jest codziennie. To jego biuro. Witajcie, co się stało? Teraz pozwólcie mi porozmawiać z dziećmi. Kiedy byłem w seminarium, kwestionowałem sakrament namaszczenia chorych. Co to jest? Kiedyś nie było szpitali. Ludzie czekali, aż chory będzie umierający i prosili o namaszczenie, a potem płakali, bo chory umierał. Jako dziecko zawsze widziałem księży przy śmierci, więc nie chciałem, żeby przychodzili do mojego domu, więc w seminarium miałem problem. Biskup powiedział do mnie: jesteś uparty. Wysyłam cię do parafii. Ale co będzie z sakramentem namaszczenia chorych? Co z twoimi oporami? Odpowiedziałem: nie jestem już dzieckiem, jestem księdzem. Poradzę sobie. Pomagałem dzieciom w sposób nieuporządkowany, więc nie wiedziałem, ile ich mam. One same, część z nich już studiuje, prosiły, by je spisywać. Dorastają i powinny znać się nawzajem. Nie wiedziałem, że już to wypełnili. Tu są nasze dzieci. Teraz już wiemy. Oni je rejestrują. Jeszcze nie zjadłem lunchu.
Proszę, to dla ojca. Otworzę go. Jak zostaniesz ze mną dłużej, staniesz się grzesznikiem. Dziękuję. Jeszcze co najmniej jednego. Jedzenie w drodze świadczy o złym wychowaniu. To wbrew naszej kulturze. Tak, to nie jest dobre. Powinieneś usiąść i dopiero możesz jeść. To zły przykład. Jak ksiądz może jeść w drodze? Wam też na pewno ciężko jest przebaczyć osobie, która was skrzywdziła. Pomyślcie o tej osobie. Bóg kocha cię osobiście. I Bóg chce dzisiaj zmienić twoje życie. Chce, abyś przebaczył. I jeśli przebaczysz, wiele chorób odejdzie. Wielu z nas cierpi, bo nie chce przebaczyć. Że Jezus is the Lord of my life. Jest Panem mojego życia. Is the Lord over the cancer that I have. Jest Panem nad rakiem, na który choruję. Is the Lord over the problem I have in my family. Jest Panem, który jest nad problemami mojej rodziny. Is the Lord of blindness. Jest Panem nad ślepotą, na którą cierpię. Is the Lord of crippleness that I have. Jest Panem nad każdą chorobą, na którą. Is the Lord of my work. Jest Panem mojej pracy. Is number one in everything. Jest numerem jeden we wszystkim. And then we shall receive the Holy Spirit. I następnie otrzymamy Ducha Świętego. And then we shall go home. I pójdziemy do domu. With Jesus Christ. Z Jezusem Chrystusem. Sobie coś tam powiedziałam, że przebaczyłam, ale w głębi serca była złość, była wprost nawet nienawiść. Była nienawiść. I autentycznie wzięłam tak z serca, mówię, tak jak potrafiłam. Zaczęłam po kolei osobom konkretnym, bo to konkretne osoby były,
przebaczać. Przebaczam tej osobie, tej Panie Jezu, oddaję Ci ją, tą osobę. Miałam uszkodzenie kręgosłupa. Wczoraj, kiedy ksiądz powiedział o tym, że będzie 10 osób uzdrowionych z kręgosłupa i że mają na dole przypaść, że mają przez brzuch coś przepasane. Ja pokazuję, żebyście widzieli, to jest pas na kręgosłup. Zaczęłam czuć na... Najpierw się zaczęło od kręgosłupa. Takie ciepło. Właściwie to tak, jakby mi ktoś położył dwie ręce. Mamy wyginanego od urodzenia i naprawy. On the left side, she's blind. On the left one. Left hand side. Left hand side. Close again. Zamknij jeszcze raz oczko, to zdrowe. Close this one. Zdrowe oko zamknij. This one. Zasłoń oczko. Ok, open. No jak teraz? Lepiej? You dużo see? Lepiej? Ok, praise the Lord. So you say, so you say Lord Jesus, I thank you. Jest, Panie Jezu, dziękuję Ci. Powtarzaj na widzę, Panie Jezu, dziękuję Ci. You are in me. Jesteś we mnie. You are healing me. Zdrawiasz mnie. Zdrawiasz mnie. Thank you, Jesus. Dziękuję, Jezu. Amen. Dziękuję, so Jezu, amen. She's been used to using that, and now she takes that habit. And now she's doing it. Amen. You have a lot of faith. Amen. Masz dużo wiary, Jezu. Is there anyone over here who is attacked by the devil? Czy jest tutaj pośród nas może ktoś, kto jest atakowany przez demona? Possessed. Opętany. Hello. Are there some people who are brought here, those who are possessed by the devil? Czy są tutaj osoby przeniesione, przyprowadzone, opętane? Where are you? Gdzie jesteście? Come here. Wyjdźcie tutaj. Don't walk with the devil. Nie chodź z demonem. Just walk with Jesus here. Ale chodź z Jezusem. Sorry.
to Jesus. It doesn't work. It's working. It doesn't work. Jesus is going to take the book off and listen. Jesus. Jesus will come back to my room. He doesn't believe, Father. I don't know if you know that I'm here. I have believed for you. In the name of Jesus, yes. The blood, the blessed Jesus, breaks all your powers, cry out in the room. Yes, in the name of Jesus. Yes, you are God. The blessed Jesus defeats you. This is the flag of victory. The flag of victory, yes. The flag of victory now. Oh, the Lamb. Oh, the Lamb of Jesus. Be at peace. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, blood of Jesus. Oh, blood of Jesus. Sound like the president of the cross. Go. Get out of the eyes and live. Shame on you. You have no power over this child of God. And I claim all those who are preaching the contract. I claim you from under the sea. I claim you from the ground. I claim you from animals and the food you ate. Yeah. We love you in the name of the Lord. Yes, we love you in the name of the Lord. We can see in you the glory of the Lord. One, two, three. We love you. So don't fight in the body. Yeah, those people you are fighting are not here. They are not here. They are not here. Huh? Those people are not here. Now you are in the hands of the Lord. Do tej pory prowadziłam, byłam bardzo atakowana, dręczona. I po prostu w czasie takich ataków byłam agresywna, nie do końca panowałam nad sobą i tak dalej, więc zmieniło się to, że już byłam tylko ja i Chrystus we mnie i nikogo innego. I nikt już nie manipulował moimi słowami, moim zachowaniem, tylko jak Chrystus przez swoją miłość, to zostaliśmy tylko we dwoje. Poznaliśmy siostrę Faustynę dzięki papieżowi Janowi Pawłowi II, a także czytając jej dzienniczek i słowa, które jej Jezus przekazywał, a ona całemu światu. W tym trzecim tysiącleciu zbawienie będzie tylko w ramionach miłosierdzia. Persone vive. I chce z nas czynić żywych ludzi. Pieni di
gioia, pełne radości, consapevoli che sono chiamati da Lui per annunciare la parola di Dio con potenza, świadomych tego, że są powołani przez Boga, aby głosić Słowo Boże z całą mocą. All'umanità che diventa, all'Europa che è diventata consumista. Europie, która che è diventata consumista. Która stała się strasznie konsumpcyjna. Dio vi chiede cose grandi. Bóg prosi was o wielkie rzeczy. A ciascuno di voi. A ciascuno di voi. Każdego z was prosi o wielkie rzeczy. Chiede cose grandi. Prosi o wielkie rzeczy. E voi neanche vi rendete conto. Wy nawet sobie nie uświadamiacie. Di quello che il Signore sta chiedendo alla Polonia. O co Pana prosi Polsce? Sentitevi chiamati. Poczujcie się wezwani. Polacy mają ważną misję. Dzięki wam cała Europa wróci do Jezusa. Wy, Ameryka Południowa i Afryka, jesteście siłą Kościoła katolickiego.